Zanim opowiem trochę o wierszu, który Państwu wyświetla się na ekranach, kilka słów o samym poecie. Tadeusz Śliwiak urodził się w 1928 roku we Lwowie, zmarł z kolei w 1994 roku w Krakowie. Oprócz tego, że był poetą, autorem literatury dziecięcej, był także aktorem, między innymi grał w Starym Teatrze w Krakowie. Był także dziennikarzem, tłumaczem, jak również redaktorem wielu czasopism literackich. Wspominam o nim dlatego, że jest to twórca bardzo dobry, którego wiersze są bardzo ciekawe interpretacyjnie. Natomiast zdaje się, że jest takim poetą dzisiaj już zapomnianym, którego należy przypominać, trochę mało docenianym poza kilkoma artykułami, które w ostatnim czasie ukazały się na jego temat. Brakuje jakiejś takiej rozszerzonej monografii o jego utworach poetyckich, ale także o całej działalności krytyczno-literackiej czy także aktorskiej. Ważnym miejscem na mapie biograficznej Tadeusza Śliwiaka jest miasto Lwów. I tutaj chciałabym trochę opowiedzieć o Lwowie Tadeusza Śliwiaka, dlatego że to miasto jest związane także z tym utworem, o którym zaraz będę Państwu opowiadała. Oprócz tego, że Tadeusz Śliwiak urodził się w tym mieście, to także mieszkał i wychowywał się w nim aż do wybuchu Powstania Lwowskiego w 1944 roku. Wówczas do miasta po kilkudniowych walkach wkroczyli Sowieci, natomiast sam Tadeusz Śliwiak wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem musieli przymusowo wyjechać towarowym pociągiem do Przemyśla w rodzinne strony matki poety. W sumie Tadeusz Śliwiak spędził w Lwowie aż 16 lat, co oczywiście odcisnęło piętno na jego późniejszym życiu. To miasto z jednej strony pozostawało w jego pamięci Arkadią dzieciństwa, pierwszych lat młodości, z drugiej niestety było miejscem dramatycznych wydarzeń związanych właśnie z wojną. Cóż to były za dramatyczne wydarzenia? Tadeusz Śliwiak przede wszystkim mieszkał podczas okupacji na terenie miejskiej rzeźni we Lwowie, dlatego że jego ojciec był kierowcą właśnie w tej miejskiej rzeźni rozwożącym mięso i dostał mieszkanie służbowe, gdzie mieszkała cała rodzina Śliwiaków. No, mieszkanie w rzeźni wiąże się z podglądaniem, obserwowaniem śmierci zwierząt przemysłowych, jak również Tadeusz Śliwiak oprócz tej śmierci zwierząt także oglądał śmierć pracujących w niej Żydów, a także znęcanie się nad nimi, także to był dosyć dramatyczny widok dla chłopaka kilkunastoletniego. Ale także z tym Lwowem są związane różne inne fakty biograficzne, które teraz pokrótce tutaj wymienię, między innymi fakty takie jak niepokój o ojca, którego wojna została na nieznanym terenie Związku Radzieckiego. Ojciec wracał do Lwowa transportem wraz z martwymi żołnierzami. Także w mieszkaniu Śliwiaków doszło do grabieży, w związku z tym, że Tadeusz Śliwiak jako młodzieniec działał także w Armii Krajowej, co później niestety także odbiło się na jego biografii. Podczas z kolei transportu właśnie z Lwowa do Przemyśla zmarł także jego młodszy brat Adam z powodu trudnych warunków właśnie w wagonach, którymi wracali do Przemyśla wówczas. No i przez całe życie Tadeuszowi Śliwiakowi towarzyszyło to poczucie brutalnego oderwania od korzeni. No i właśnie ten wiersz Dom do tego oderwania od korzeni nawiązuje. Ten utwór został napisany dopiero w 1963 roku właśnie we Lwowie, czyli tam, gdzie Tadeusz Śliwiak się urodził i przeżył te swoje 16 lat życia. Utwór ten został umieszczony w tomie Święty Wtorek w 1968 roku, później został jeszcze przedrukowany w takim małym tomiku zatytułowanym Lwów, Nawyk Serca i inne wiersze. Ten tomik został wydany w 1990 roku. Ten utwór pojawia się we wszystkich tomikach poezji wybranych Tadeusza Śliwiaka, co świadczy o tym, że jest to wiersz w jakiś tam sposób dla niego ważny.
Data napisania tego utworu sugeruje nam, że być może kiedy pisał Tadeusz Śliwiak ten wiersz, akurat poeta był w podróży we Lwowie i być może gdzieś tam potem swój dom się udał i wywarł ten dom na nim takie, a nie inne znaczenie, w związku z czym postanowił napisać wiersz, ale z drugiej strony utwór ten może być także takim myślowym powrotem, pamięciowym do tych czasów dzieciństwa i do swojego miejsca zamieszkania. Pierwsza strofa tego wiersza brzmi następująco. Odszukałem dom ten, 5 szerokich schodów. Zczerniałe sztachety, strzegą ciszy ogrodu. Okna puste, to dziwne o tej porze dnia. Gdzie jest twarz mojej matki, kto ją tutaj zna? Na razie tyle. Szanowni Państwo, wchodzimy w taką przestrzeń mityczno-oniryczną zadomowienia poety. I tutaj chciałabym najpierw przytoczyć słowa Gastona Bachelarda, który mówi tak. Dom najwcześniejszego dzieciństwa interesuje nas tak żywo, daje on bowiem świadectwo schronieniu jeszcze dawniejszemu. Musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że ten dom jest takim punktem na mapie chyba życia każdego człowieka, nie tylko Tadeusza Śliwiaka czy podmiotu, który wypowiada się w tym wierszu. Ten punkt nas gdzieś tam kłuje, staje się naszym stygmatem, znakiem, jak pisała kiedyś Aleksandra Kunce. Otwiera bardzo często przestrzeń tego, co rani, ale i porusza nas do głębi. Tadeusz Śliwiak w tej pierwszej strofie pisze tak. Odszukałem dom ten. Ten zaimek wskazujący jest to bardzo ważne, bo mówi nam o tym, że Tadeusz Śliwiak dotarł do tego miejsca konkretnego i jedynego, które nie może zostać zastąpione przez żadne inne miejsce, przez żaden inny budynek. Tutaj możemy także powiedzieć, że podmiot tego wiersza przemawia do nas z pozycji obserwatora. Stoi przed domem, szczegółowo opisuje kolejne elementy składające się na zewnętrzny obraz przestrzeni. Przegląd tych konkretnych elementów, które tam się po kolei będą w tym wierszu pojawiały, ułatwia mu rozpoznanie po latach dawnego miejsca zamieszkania. No i oczywiście w tym momencie, kiedy Tadeusz Śliwiak, czy to w swojej głowie myślowo, czy faktycznie realnie, stoi przed tym dawnym miejscem zamieszkania, następuje tutaj to takie brutalne zderzenie przyszłości z teraźniejszością. Pierwszym elementem, na który zwraca poeta uwagę, są schody. Mówi tak, odszukałem dom ten, 5 szerokich schodów. Tutaj możemy zauważyć, że zwracają one uwagę jako pierwsze, dlatego że są jakby najbardziej wysuniętą, jak popatrzymy na dom, na tę przestrzeń, że są najbardziej wysuniętą na zewnątrz częścią wchodzącą w przestrzeń, którą Śliwiak właśnie nazywa tu domem. Schody to taki element, który wprowadza w mury domu, zachęca do wejścia czy nawet rozgoszczenia się w nim. Proszę zauważyć, że w tym wierszu one są szerokie, zatem są otwarte na przechodnia, raczej nie wywołują lęku, niepokoju, ale przeciwnie, one zapraszają osobę stojącą na zewnątrz do środka. Przechodząc przez nie, jakby pokonujemy taką pewną granicę pomiędzy oikos a polis, jak kiedyś rozróżniał Tadeusz Sławek, czyli to, co domowe, oswojone, przynoszące schronienie, wchodzimy w to, a porzucamy to, co publiczne, wspólne, no i dla nas często obce. Więc schody mogą pełnić tutaj taką rolę. Ale ważne wydaje się tutaj także liczba tych schodów. Mówi Tadeusz Śliwiak, że jest ich 5. Znaczy, że ta liczba pozwala mu jeszcze utwierdzić się w przekonaniu, że faktycznie tak, ja stoję przed tym swoim domem i że ten odnaleziony przez ja liryczny budynek jest tym utraconym domem dzieciństwa. I tutaj znowu nasuwają się na myśl słowa Gastona Bachelarda, który mówi tak, jeden schodek, 3 schodki, oto szczegóły wystarczające, by określić całe królestwo. Tadeusz Śliwiak mówi o 5 schodach, zatem to mu wystarcza, aby powiedzieć tak, że to jest ten mój dawny dom dzieciństwa. Następny element, który pojawia się w tej strofie przytoczonej, to są sztachety. Dawniej budowano takie płoty ze zbitych desek.
już dzisiaj takich płotów się raczej nie buduje albo bardzo rzadko. Ten płot stanowi tutaj taką realną granicę bezpiecznej domowej sfery. Te sztachety stanowią ochronę, zabezpieczalnię, które nie pozwala wejść nieproszonym osobom do środka, takim osobom, których dom widzieć nie chce. Te sztachety w tym wierszu mają strzec ciszy ogrodu, zatem mają dbać więc o spokój domowego ogniska, o spokój domowego zacisza. Ale także w tym wierszu zostają podane jeszcze inne szczegóły na temat tych sztachet. One są zczerniałe, zatem pociemniałe, zmurszałe, uległy procesowi rozkładu, mają zupełnie inny kolor, inny kształt aniżeli kiedyś. Nie są tymi samymi sztachetami, jakie zapamiętał poeta z dzieciństwa właśnie. Ta zmieniona barwa desek, nie taka jak w dzieciństwie, świadczy tutaj o przemijaniu nie tylko człowieka, ale także właśnie rzeczy materialnych, w tym przypadku tego konkretnego budynku, właśnie domu podmiotu Tadeusza Śliwiaka. Kolejnym elementem, który tutaj się pojawia w tej strofie, są okna. I znowu słowa Gastona Bachelarda, które nam tutaj pomogą w interpretacji tego elementu. Jesteśmy ukryci u siebie w domu i wyglądamy na zewnątrz. Człowiekowi, który marzy przy zamkniętym oknie, a nie wychyla się z okna czy jakiegokolwiek okienka, dom uświadamia istnienie świata zewnętrznego, które tym bardziej różni się od wnętrza, im dany pokój jest przytulniejszy. Zazwyczaj, szanowni państwo, jest tak, że my obserwujemy rzeczywistość, znajdując się w środku domu, pokoju, mieszkania i wyglądamy przez okno, aby zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz. Natomiast w wierszu Tadeusza Śliwiaka następuje odwrócenie tego aktu poznawania, dlatego że podmiot tego wiersza cały czas przebywa na zewnątrz, poza murami domu. On jakby nie przekracza tych schodów, nie otwiera powiedzmy jakiejś tam bramy, która pojawia się w domyśle, nie przekracza tego płotu, tylko obserwuje ten dom cały czas na zewnątrz. No i kiedy dostrzega okna, uświadamia sobie dośrodkowy charakter właśnie tego miejsca zamieszkania. No i oczywiście jakieś tam być może pogląd, co prawda nikły do środka tego domu, umożliwiają mu szyby okien. Tutaj poeta próbuje od podwórka podejrzeć wnętrze mieszkania. To podglądanie umożliwia mu właśnie szkło. Z jednej strony ono pozwala mu patrzeć do środka, ale z drugiej strony pozwala zachować pewien dystans, bo gdzieś tam to stanie przed tym domem jest podszyte lękiem poety, a ta szyba pozwala mu zachować dystans między obserwującym a przestrzenią obserwowaną. No i kiedy tak Tadeusz Śliwiak, podmiot Tadeusza Śliwiaka patrzy w to okno, dotyka go przede wszystkim pustka wnętrza oraz uderza odczuwalna obcość tego środka, do którego tam gdzieś próbuje zajrzeć. Więc jakby w tym momencie poeta doświadcza w ogóle tego domu od nowa. To niegdyś takie określone, pewne, zakorzenione tu stało się nagle obszarem dziwnym dla niego, nieswoim, nieznanym, potęgującym niepokój, ewokującym w podmiocie nie tylko brak domu jako azylu, ale także takiego centrum, miejsca schronienia i także tęsknotę za jego mieszkańcami, najbliższymi osobami. W tej pierwszej strofie pojawia się postać matki. Śliwiak upomina się o jej obecność i pamięć, wyraża swój lęk przed jej zapomnieniem, nie tylko przez niego samego, ale i przez tych, którzy obok niej trwali właśnie w przeszłości. Poeta pyta wprost, gdzie jest twarz mojej matki, kto ją tutaj zna? Pytanie to jest wołaniem zagubionego dziecka, które poszukuje najbliższej osoby po jej zniknięciu. Może akurat po śmierci, ale może też być wołaniem dziecka, które próbuje odnaleźć drogę do domu. I ta znajoma, kochana twarz matki stanowi taki drogowskaz, znak, że właśnie jest się u siebie, jest się w domu. Natomiast w wierszu Dom podmiot tej twarzy nie widzi, co niestety jeszcze mocniej potęguje obcość tego dawnego miejsca zamieszkania poety. No i druga strofa, szanowni państwo. Wszystko takie jak było, wszystko inne przecież, tego samego domu nie ma dwa razy na świecie.
Szklane drzwi, lecz nie szyby w nich, a płytki lodu. Obco patrzą w ich świetle, nie ma już barw miodu. Można zauważyć, że pierwsze dwa wersy tej przeczytanej przeze mnie części są tutaj antynomiczne. Wszystko takie, jak było, wszystko inne przecież. Tutaj właściwie podmiot już gubi się pomiędzy swojskością a obcością przestrzeni. Trwa w zawieszeniu pomiędzy miejscem znanym z przeszłości, a tym, w którym znajduje się teraz w tym momencie. I chociaż wszystko właściwie wydaje się w tej przestrzeni takie samo, to podmiot odnosi wrażenie, że spogląda jakby w ogóle na dwa różne domy. Ten obecny, na który teraz patrzy, przed którym stoi, jest jakby lustrzanym odbiciem domu z dzieciństwa, dotkniętym właśnie przez upływający czas. A ten obraz miejsca rodzinnego, który jawi się przed oczyma poety, można by nazwać swego rodzaju falsyfikatem, dlatego że od oryginału, tego oryginalnego domu z dzieciństwa, różni się on szczegółami, które są jednak bardzo istotne dla osoby mówiącej. No i oczywiście te szczegóły dalej są przywoływane w dalszej części wiersza i tym razem mówi Tadeusz Śliwiak o szklanych drzwiach. No i znowu nie są to takie baszelardowskie drzwi, które ofiarują się nam w darze, czy są stale uchylone, gotowe na przyjęcie byle kogo. Przeciwnie, to szkło, które jakby stanowiło część tych drzwi, zostało zamienione na płytki lodu. Czyli te drzwi raczej teraz odstręczają, nie zapraszają do domu zionym chłodem i zimnem, są zamknięte na człowieka. Więc poeci nie kojarzą się z jego dzieciństwem, właśnie powiedzmy też wypełnionym momentami, kolorami, radością, jakimś ciepłem. Śliwiak pisze, w ich świetle nie ma już barw miodu, są więc jednoznacznym tutaj zaprzeczeniem ciepła domowego ogniska, ciepła rodzinnego. Można tutaj powiedzieć, że dom wypełnia brak. Ten, który przyjechał zobaczyć dom, czy zobaczyć się z domem, odkrywa, że z tego domu się wykorzenił i nastąpiło to samoistnie. Trzecia strofa wiersza brzmi następująco. Dziki bez, czy w gałązkach jego wciąż ta gorycz, imię pewnej dziewczyny miało smak tej kory. Tutaj znowu podążamy za wzrokiem Śliwiaka, który zatrzymuje się na ogrodzie, na jednym z elementów, którym są gałązki bzu. Jak pomyślimy, to jest to krzew samoistnie się rozrastający, jego nasiona zazwyczaj gdzieś tam rozsiewa wiatr, ale co istotne, zakwita najczęściej w maju, kiedy w najlepsze panoszy się wiosna, a wiosna kojarzy nam się z jakąś porą miłości, zakochania. I teraz krzak ten rośnie w pobliżu domu, w owej ciszy ogrodu, z którą styka się także Tadeusz Śliwiak, o której czytaliśmy w pierwszej strofie. Bez przywodzi tutaj na myśl wspomnienia o utraconej miłości. Oczywiście poeta tutaj nie zdradza szczegółów tej historii, ona gdzieś tam funkcjonuje w domyśle tego utworu. Możemy się tylko domyślić, że była to jakaś nieszczęśliwa miłość, niespełniona miłość. Tutaj tylko ta strofa mówi nam o tym, że poeta wspomina imię pewnej dziewczyny i zostaje ono utożsamione z gorzkim smakiem kory bzu, czyli smakiem bólu i cierpienia. Nie wiemy z jakiego powodu ta miłość została niespełniona, być może z tego, że po prostu poeta musiał w pewnym momencie wyjechać ze Lwowa. Oczywiście ten bez tutaj jest symboliczny i jakby jest takim znakiem wielu sytuacji intymnych, prywatnych, które rozgrywały się właśnie w utraconej przestrzeni domu poety. Ten bez w tym wierszu daje możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest wciąż takie samo, czy nieodwracalnie inne. Tylko że tak do końca Tadeusz Śliwiak tutaj, jego podmiot, ogranicza sobie pole tej sprawdzalności, tego, czy to wszystko jest takie samo, dlatego że on cały czas, przypominam, pozostaje na zewnątrz, więc tak naprawdę posługuje się tylko zmysłem wzroku, jakby pomija w ogóle dotyk, smak, węch. Natomiast żeby sprawdzić, czy ten dziki bez ma dalej ten sam
smak, czy ta kora ma dalej ten sam smak, musiałby wejść do środka i jakby skosztować tej kory, posmakować. Natomiast tego nie robi, dlatego że paraliżuje go gdzieś tam ten lęk, strach przed przeszłością. Zatem posługując się tylko wzrokiem, pozostaje nieustannie na zewnątrz domu, nie wchodzi do jego środka, no i nie może zbliżyć się tym samym do tego przewu. Targają nim nieustanne wątpliwości, które ujawniają się w tym pytaniu, które pozostaje bez odpowiedzi. Czy w gałązkach bzu wciąż jest ta sama gorycz? Pewnie tych pytań można tutaj stawiać o wiele, wiele więcej. Ostatnia część utworu Tadeusza Śliwiaka, taka, którą lubię chyba najbardziej w tym wierszu. Przyszedłem dom zobaczyć, nie powiem nikomu, że byłem, nie zastałem, nie ma domu w domu. W tej strofie przychodzi chyba, jakby rodzi się w poecie takie pogodzenie z tą rzeczywistością, w której się znajduje. Jakby godzi się on tutaj z utratą dawnego miejsca zamieszkania. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że jakby ten powrót do domu uznał za jeden z celów jego w ogóle życiowej wędrówki i stwierdza tutaj poeta, że powinność, którą należało spełnić, spełnił, że ten jego obowiązek jakby na nowo zetknięcia się z tym dawnym domem, miejscem dzieciństwa został spełniony. Poeta oświadcza tutaj, byłem, nie zastałem. Po prostu stwierdza i jakby nie wyraża tutaj już większych emocji. Ten cel, którym jest tylko dom zobaczyć, zostaje właśnie spełniony. No i też poeta wyjaśnia w ten sposób wcześniej nas intrygujące to jego bycie na zewnątrz, pozostawanie przed domem, nie wchodzenie do niego, w ogóle nawet nie podjęcie żadnej próby dostania się do środka tego mieszkania dzieciństwa. Autor celowo nie chce z jednej strony wchodzić do domu, jakby od początku był świadomy, że to odnalezione na mapie Lwowa miejsce już nie jest jego miejscem. Odwiedzając je, utwierdza się tylko w przekonaniu, że dom, ten, w którym można, znowu jak pisał Bachelard, przeżywać marzenia intymności w całym ich bogactwie, dający poczucie, że jesteśmy chronieni, będący przeciwświatem, teraz już nie istnieje. Z drugiej strony natomiast zachowanie ja lirycznego jest podszyte tą trwogą, o której tutaj mówiłam już, przed powrotem do tego miejsca zamieszkania. Oglądając dom, poeta próbuje zmierzyć się i skonfrontować tą bolesną przeszłością ze światem, który minął, z tymi właśnie wszystkimi ranami, traumami, które gdzieś tam w tym dzieciństwie doznał, z tymi ranami, które jeszcze do dzisiaj się jątrzą i pozostają gdzieś tam niezagojone, niezabliźnione. Tak jak wspomniałam, utwór kończy się znakomitą frazą, nie ma domu w domu i ona chyba tutaj, ta fraza najdobitniej wybrzmiewa w tym wierszu. Zawiera ona w sobie nutę nostalgii, żalu za tym, co bezpowrotnie odeszło. Wszystko natomiast, co pozostało, to najpierw ten dom w sensie materialnym, ten, który autor odnalazł gdzieś we Lwowie, stanowiący tą materialną resztkę, to świadectwo utraconej przeszłości, ale też wzbudzające zamiast radość z odnalezienia tego domu, to dziwne napięcie w ja lirycznym. Ale też mowa tutaj o tym domu w sensie mentalnym, myślowym, tym takim zapamiętanym, jedynym i niepowtarzalnym, też szczęśliwym, zapisanym tylko w pamięci ja. I tutaj w tej frazie te dwa domy, materialny, myślowy, pamięciowy, zostają ze sobą zderzone. I tego domu wyobrażonego przez poetę, który gdzieś tam zachował w swoim wnętrzu, nie ma w tym domu materialnym, przed którym teraz powiedzmy stoi poeta. Na koniec jeszcze chciałabym przytoczyć fragment wypowiedzi Tadeusza Śliwiaka, który umieścił w przedmowie do poezji wybranych w 1975 roku. I on tutaj mówi realnie, jak ten dom w jego dzieciństwie wyglądał. Pisze tak, może to brzmi szokująco, ale miejscem pierwszej ojczyzny była dla mnie rzeźnia. Miejska rzeźnia we Lwowie przy ulicy Nowej Rzeźni 51.
Pisze o niej w poemacie o tym tytule. Tutaj mowa o poemacie o miejskiej rzeźni wydanym w 1965 roku, który zawiera wiersze z lat 62-63. To jest niewątpliwie jeden z najciekawszych tomików Tadeusza Śliwiaka. Dalej poeta pisze. Rzeźnia była dla mnie najważniejszą chłopięcą pamięcią wyniesioną z wojny. W czasie okupacji hitlerowskiej mieszkałem wraz z rodzicami i rodzeństwem na terenie miejskiej rzeźni we Lwowie. Otoczona wysokim murem z czerwonej cegły, była jakby wydzielonym miasteczkiem. Ojciec mój skorzystał z możliwości podjęcia tam pracy kierowcy samochodowego i w ten sposób uniknął aresztowania przez hitlerowców. Z okna naszego mieszkania oglądałem ogromny budynek chłodni i hale, gdzie zabijano zwierzęta. Po drugiej stronie ulicy znajdowała się garbarnia. Niedaleko domu rosły stare kasztany, było ich dużo. Lubiliśmy je, my tamtejsi chłopcy. Były długo zielone. Jak długie wakacje, jakich prawdziwie zeznaliśmy dopiero po wojnie. I tutaj nagle w tej wypowiedzi następuje zderzenie tego domu realnego z tym oniryczno-mitycznym domem w wierszu. Ten płot ze sztachet, o którym Państwu opowiadałam, to tak naprawdę wysoki mur z czerwonej cegły. Widok z okna na ogród, ten oniryczno-mityczny, to tak naprawdę widok z okna na ogromny budynek chłodni i hale, gdzie zabijano zwierzęta. Te szklane drzwi, które były takie już lodowate w tym utworze, to tak naprawdę brama wjazdowa do rzeźni. Natomiast ten piękny, kwitnący i rozrastający się krzak bzu, kojarzący się w wierszu poecie z jego pierwszą, być może nieszczęśliwą miłością, to są te stare kasztany, które były taką namiastką normalności w miejskiej rzeźni we Lwowie. Zachęcam Państwa do czytania wierszy Tadeusza Śliwiaka i do ich interpretowania. Bardzo dziękuję.